to, co robi Kościół katolicki na waszych oczach, jest to uroczyste wypędzenie kapłana z kościoła, a wprowadzenie zgrai szafarzy, rad parafialnych, kościelnych, organistów, którzy po prostu przejmują wszystkie płeczki księdza. A ksiądz w głupocie swojej daje im władzę, bo jeśli ja ci pozwolę na mojej mszy świętej udzielać komunii świętej, ja udzielam ci władzę, którą mnie dał Bóg i ona jest tylko moim przywilejem z tytułu święceń kapłańskich i z tytułu wybraństwa, nie mojego chrzczenia czy wspólnoty. I zobaczycie, co nam grozi. Podam kilka przykładów. Nie słuchając Boga, ściągamy niebotyczne kary. W naszym orędziu, przypominam, powiedział precyzyjnie wczoraj Pan Jezus, że ściągamy na siebie, moi drodzy, przekleństwo. My funkcjonujemy w przekleństwie z powodu tego, że kapłani podzielili się swoją władzą i pozwolili świeckim dotykać komunii świętej i udzielać ludziom. Choćby nie wiadomo, jaki był dekret Rzymu czy twojego biskupa o jakimkolwiek kapłanie, jesteś na jego mszy świętej, msza święta jest ważna. Gdziekolwiek on ją odprawia, msza święta jest ważna. Rozumiecie? Poprosisz go o spowiedź przy 30 kapłanach, którzy mają papiery, a ten jest skazańcem, on cię wyspowiada, spowiedź jest ważna. Bo to ty tak pokazuje tajemnica państwa prawo kościelne, tylko wy tego nie znacie, a ja nie mam czasu przygotowania stu kazań na podstawie prawa kościelnego o prawach i obowiązkach wiernych i kapłanów. Dzisiaj wam nagadano, że biskup jest prawem. Kłamstwo! On jest jednym z elementów składowych. Jeśli słucha Boga, przestrzega tradycję, wypełnia Pismo Święte i przestrzega prawo. To nie jest krowa w Indiach, której wszystko wolno. Czy to rozumiecie? Nie jest to święta krowa, za dotknięcie której czy zabicie jest kara śmierci. Jest to najnormalniejszy człowiek popełniający dziesiątki błędów, ale też może być święty i wielki, jeśli słucha Boga. Ale jeśli służy dwom panom, jest to zorganizowana zakała wewnątrz kościoła. Bo kara idzie na wszystkich. Że mamy szafarzy, to dzieci nie znaczy. W twoim interesie jest rozpocząć totalną wojnę z tymi janosikami. Z tymi abiranami w kościele, bo my wszyscy cierpimy. Skoro macie już świadomość, kim oni są, ty nie możesz nigdy od nich komunii przyjąć. I mówisz mu właśnie, kazać mu czytaj, przeczytaj rozdział 16 i 17 Księgi Liczb. Ty sprowadzasz na nas przekleństwo. My dziś przez ciebie żyjemy w przekleństwie. Ale kara kapłanów, którzy dali im władzę, będzie o wiele większa. To wam pokażę w drugiej części. Wszyscy, którzy złamali rozkaz Boga, żaden z nich nie pójdzie do nieba. Zacytuję wam księgę, co się dzieci dzieje. My kompletnie nie rozumiemy tego, co się dzieje w świecie. Tu jest wszystko, dzieci, napisane. Wy macie jej dowody. Szafarze mają w trumnach czarne, spalone ręce. I dalej nie wierzycie. Po swojej śmierci. Są konkretne znaki. Nie można z Bogiem bimbać, jeśli z Nim zawarłeś przymierze. Jeśli szafarze się nie nawrócą, wszyscy wasi ojcowie, wujkowie, bracia, którzy rozdają komunię świętą, idą do Szeolu, na potępienie. Nic ich nie uratuje. I teraz przyglądnie się, wasi proboszczowie, biskupi sprzedają monstrancje, kielichy, kolejne przekleństwo ściągają na siebie.
żeby nie zdajecie sprawę, w jakim absurdzie wiary funkcjonujemy, co oni zrobili z Kościołem katolickim.